jest zapoznać Państwa z naszym projektem. Projekt jest bardzo prosty. Kiedy wiele lat temu dowiedziałam się o tej możliwości, dowiedziałam się też, że już w 1959 roku data mojego urodzenia. Tak, właśnie. Został wyprodukowany jeden produkt, który już w tamtym czasie miał służyć do tego, żeby chronić środowisko. I powiem Państwu, że jako przede wszystkim kobieta, matka, pomyślałam sobie, dla mnie to jest bardzo ważne, żeby mój dom i moje dzieci były bezpieczne. Dlaczego mówię o tym bezpieczeństwie? Ponieważ produkty, których używamy, nie są szkodliwe. Ponieważ produkty, których używamy, o których zaraz będzie mowa, są biodegradowalne. To są koncentraty. Dzięki czemu ograniczamy zużycie plastiku aż o 80%. Szanowni Państwo, o ochronie środowiska można mówić bardzo dużo, ale ja nie jestem ekspertem. I nie po to tu jestem, żeby Państwa do tego przekonywać. Państwo sami jesteście świadomi i wiecie, jak to jest, że trzeba dbać o środowisko. Ja proponuję dbanie o środowisko poprzez taką codzienność. Poprzez codzienne używanie zwykłych produktów, które są dla nas niezbędne, prawda? A ja mam takie pytanie. Czy mówimy o jakby jednej firmie, czy o kilku w tym systemie Mining House? Czy to jest jeden jakiś produkt, jedne logo, czy tu chodzi o kilkanaście różnych produkcji w różnych firm? Mówimy o jednej firmie, która od 60 lat tworzy możliwość dokonywania zakupu i oszczędzania, ale też zarabiania, gdyby ktoś był zainteresowany, dzięki korzystaniu z takich właśnie produktów. A ile produktów cyfrowo ma ten projekt? 10, 50, 100? W sumie około 600. A, ponad pół tysiąca? Tak. Więc mamy z czego wybierać. Tak, mamy z czego wybierać. I o to się dzieli na jakieś segmenty? Tak, to się dzieli na segmenty, ponieważ ja byłam dzisiaj przygotowana, że będziemy mieć rzutnik. A go nie mamy, w związku z czym... A ja nie wiedziałam. W związku z czym będę bardzo prosić Państwa o pomoc, dobrze? Tak, czy Państwo będziecie mogli mi pomóc? Super, też się cieszę bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, tak naprawdę każdego dnia powinniśmy dbać o to, żeby nasze środowisko było czyste. Często ochrona środowiska kojarzy nam się z takimi wielkimi akcjami, wydarzeniami, happeningami. Ja powiem tak, wiecie Państwo, z czym mi się kojarzy? Kiedy widzę panów, którzy odbierają nasze nieczystości. Kiedy chylę czoła, jak bardzo oni dbają o to, żebyśmy mieli czyste ulice, kiedy odbierają nasze odpady. Wiecie Państwo, kiedy przejeżdżam czasem i widzę, mimo segregacji śmieci, jak dużo jest odpadów i jak dużo, być może to nie jest takie oczywiste dla każdego. Proszę, zwróćcie uwagę. Mimo segregacji jest wiele worków, które stoją przed domami. Możemy to zmienić. Możemy to zmienić poprzez codzienne nawyki. Poprzez produkty, o których zaraz będę mówić. Nasz projekt jest projektem bardzo prostym. Nawet pokażę Państwu taki certyfikat, który może mieć każdy. Szkoda, że nie mamy tego rzutnika, bo jednak to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. A ja taki certyfikat, jest... o, wezmę do ręki i przejdę po sali. Właśnie, ja też myślałam, żeby to zrobić. Tak, o, to tak to wygląda. Macie to u mnie również na grupie. Zwolennicy Czakramu, Towarzystwo Zwolenników, Czakramu, na Impuls Świadomej Wolności. Mam Green House. Tam macie to swoje zdjęcie, ale tam mam swoje zdjęcie. Będziesz wizytówką tego programu dla tych, którzy żeby pokazać im, że ty robisz się stojkowe i nie bądźcie hipokrytami. Nie róbcie takich rzeczy, że robicie, pokazujecie komuś coś, czym nie jesteście. A chcecie, żeby inni w tym byli. To jest, tak to pokrótce wygląda. To jest nasz międzynarodowy projekt. Tak, to jest projekt. Zachęcam Państwa do uczestnictwa.
Andrzej też dołączył do tego projektu i bardzo się z tego cieszę. Szanowni Państwo, wszystko zależy od naszych codziennych, tak jak powiedziałam, czynności, ponieważ wszyscy wiemy, że nie mamy planety B, prawda? Dlatego trzeba zadbać o to, żeby ta nasza planeta była jak najdłużej naturalna. Odpady, śmieci na Pacyfiku. Jak Państwo myślicie? Proszę sobie wyobrazić, że powierzchnia odpadów na Pacyfiku to jest 1 600 000 km². 5 razy tak jak nasz kraj. Czy Państwo potraficie sobie to wyobrazić? To jest, no, nie pokażę, ale to niewiele pomoże, prawda? Coś niesamowitego. 407 miliardów kilogramów plastiku produkujemy rocznie na świecie. 8 miliardów kilogramów plastiku co roku trafia do morza. 135 tysięcy ssaków umiera każdego roku przez odpady plastiku. I 1 000 000 ptaków morskich ginie z powodu plastiku. Przerażające cyfry. Nieprawdaż? Przerażające po prostu. Każdy mówi, ale wiesz, ja dbam. Ale tak naprawdę to wszystko jest nasze. Moje, twoje, każdego. Prawda? I teraz, kochani moi, pokażę Państwu przerażający obrazek, chociaż nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne na tych wszystkich. Czym się będą żywić nasze ptaki? Plastikiem. Nie możemy do tego dopuścić. Oby w 2050 roku nie było więcej plastiku niż ryb. Bo zdrowa ziemia to zdrowi ludzie. I dlatego też proponuję Państwu teraz kilka decyzji. Jeśli możemy dokonać zmian i zainteresować się produktami, które po pierwsze ograniczają zużycie plastiku aż o 80%, dostarczane są w ciągu 48 godzin, w 100% biodegradowalne, z surowców wtórnych, bezpieczne dla środowiska, rozpuszczalne, bezpieczne dla skóry, bardzo skuteczne w użyciu, testowane dermatologicznie i z dobrą ceną. To wszystko koncentraty. Trzy obszary są bardzo ważne. Banalne, ale my kobiety, kieruję tu do kobiet swoją wypowiedź, bo to często jest tak, że kobiety odpowiadają za domy, prawda? Mężczyźni, wojownicy. Jakby nie patrzeć. Prawda? Ja jestem takim wojownikiem, że nasza Matka Czesna Towarzystwo mówi, ty wojownik, wiesz co? Tam jest taka plama w łazience, to ty trzymasz swoje mydełko. Umyj, rycerzu. No i po dwóch dniach walki, kiedy żylaki wystąpiły mi na mojej głowie i rękach, nic z tego. Ona mówi do mnie, to zmień mydełko. A ja mnie, ja zmienię puer, który mam tam czyścić. Tak, żeby nie uszkodzić wannę. Puściło. Bardzo tak. Dobrze, brawo. 5 minut spuściło. Trzy obszary. Sprzątanie, pielęgnacja, pranie. Takie banalne. Prawda, miłe panie? Takie banalne. Ale my doskonale wiemy, jak to jest niezbędne, żeby mieć dobry produkt. Tak? I właśnie tu jest takie porównanie. Będzie trudno bez brudnika, ale damy radę. Damy radę. Ze wszystkim dajemy radę. Poza tym musimy powiedzieć Państwu bardzo fajną rzecz, tak. Że jak się skończy to nasza sceniczna rozmowa, o, tam jest taki boksik, tak tam jest. Siedzi Władek i Państwo tak. Z tyłu, tak, zakopanego przybór, Państwo jeśli koło Władka, Władek koło Was. Tak. I tam jest komputer. Mamy wszystko. I wtedy Pani Pierda, kolego, pokaże Państwu, bliżej zainteresowanym, wszystko co potrzeba, co byście zobaczyli, to w sposób profesjonalny. Dokładnie tak. To po przerwie, później będziecie się mówić. Tam wizytówki, telefony, to już jest wasza sprawa. Jak, szanowni Państwo, podejdziecie do czegoś takiego? 5 butelek plastikowych do jednej. Teraz działam na waszą wyobraźnię. 5 butelek plastikowych do jednej. 10 butelek plastikowych do 2. Dalej, 2 opakowań. 15 butelek plastikowych do 3 opakowań. Jaka wódka? Bez wódki. Bez wódki? Na razie na 6. I wreszcie aż 59 butelek plastikowych do 11 opakowań. W skali? Roku? Pół? Pół roku. 59. Szanowni Państwo, to są cyfry, to są fakty, ponieważ 59 aż butelek plastikowych używamy, czego nie czujemy, a możemy to zastąpić
tylko 11 opakowaniami. I w zupełności wystarczy. Dobrze, jeśli chodzi o cenę, bo ja już nie będę tu mówić, że do sprzątania to używamy jedno opakowanie, a nie 9. Do zębów. Do zębów, już do zębów, szukamy zębów. Proszę bardzo, jedno opakowanie do 4,5. Wow. Dalej, co jeszcze mamy? Pranie. Jedno opakowanie proszku do prania do 4,5. Do 4,5. Czy w tej sali powinniśmy mówić o takich rzeczach? Nie. I używać. Absolutnie. Po co ty mówisz? Po prostu używać. My nie używamy, my nie mówimy o pieniądzach, my po prostu używamy. Tak. A teraz pieniądze. Mówimy o odzieży, nie powiedzmy. A teraz pieniądze. To są pieniądze jakie? A, pieniądze. Złotówki. Złotówki. Tak. Szanowni Państwo, korzystając z produktów w sklepach, to dziwnie brzmi. Z produktów? W sklepach. W sklepach. Tak. Tak. W różnych sklepach. Wydajemy w różnych sklepach. Tak. W pierwszym miesiącu czego nie czujemy, około 200 zł, potem coraz więcej w wreszcie. Ale nie dlatego, że inflacja, tylko że to kosztuje tyle. To kosztuje tyle i tego nie liczymy. I tego nie liczymy. Szanowni Państwo, 800 zł do 675. Ilość opakowań? 59 do 11. Zapraszam Państwa później do stolika. Tam pokażemy tą prezentację w kolorze. Zapewniam. Będzie naprawdę ładnie i przerażająco. Bo tu na tych kartkach niewiele widać, tak? Ja mogę jedynie powiedzieć, że produkty są sprawdzone, produkty działają. Może nie tylko kobiety zajmują się tymi sprawami w domach, bo mężczyźni czasem też, ale warto i polecam zadbać o to, żeby ta nasza codzienność wyglądała inaczej. Czyli żebyśmy od początku, od rana, kiedy wstajemy, kiedy myjemy zęby, i wiedzieli, że mamy możliwość korzystania z czegoś, co jest naprawdę, ma mniej opakowań zużywane. Redukujemy plastik aż do 80% i to jest chyba bardzo ważne. Ja powiem tobie. Proszę. Bo tak na ty jesteś. My na ty, tak. Co tam jest sprzątanie obchodzi? Co? A ja wiem, mnie obchodzi, co ja piję. Poza tym, że piję kawę. Ale jak tam pijesz kawę jaką? O! A to jest kawa? Jest. A jest herbata? Tyś. Makaron jest. No dobra, ale ja potrzebuję wodę porządną. No i okazało się, że faktycznie jest urządzenie, które powoduje, że ta woda jest wodą, a nie ściekiem. Jak się zastosuje. I wiele innych niezwykłych rzeczy. To jakaś koleżanka do nas idzie. Tak, ja poproszę panią tutaj. Tak, tutaj pani. Żeby pani mogła mi to pomóc otworzyć. Ale się to wyleje teraz. Nie, nic się nie wyleje. Nie wyleje ja się? Ja chcę każdemu z pań... Jeśli pani mi to pomoże. To pani... A ja dla dla mnie ta magia miejsca też jest wyjątkowa, muszę państwu powiedzieć, więc tak naprawdę. O, tu widzimy. Czyli dobrze zapakowane. Ja. Tutaj pani coś wyjmuje, słuchajcie, to się wszystko dzieje na oczach. Tu... Tak, to będą czary marne. Będzie czary marne. Nie, to jest coś, co można tylko ja. O, no, słuchajcie, w międzynarodowym towarzystwie to się samo dzieje. Bo to jest międzynarodowy projekt. Będę jechał z tym, czy państwo wiecie. Pumpka i będę dała pumpować. Tak, teraz bym panią poprosiła. Dla mnie Homes Bytomia, ja jestem zainteresowany, żeby ten luft, te powietrze, którym dycham, też było lepsze. Nie. To jest pani Rita. Jakie pani piękne Rita. Imię. Cudne. To jest nas dwie. Tak? Gierda i Rita, słuchajcie. Gdzie ty znalazłaś na spotkanie? Aha, święta i świetna. Świetnie tak. Powiedziane. Czy ja mogę poprosić panią o to, żeby pani przeszła po sali i dała każdemu kropelkę? Będę bardzo wdzięczna. Czy to jest możliwe? Ale się pięć. Czy mogę państwa poprosić o wyciągnięcie dłoni? Nie zaszkodzi. Proszę być spokojnym. Środka. Troszeczkę, bo to jest duży koncentrat. Tak. Duży koncentrat. Nie tyle. Pomogować. I teraz to trzeba wcierać, tak? Nie, to trzeba po prostu sobie w rączki wziąć, powolać. I zobaczyć, co to jest. Potem można ręce ekologiczne, tak jest. Tylko nie wolno tego jeść. Nie, to nie jest do jedzenia. Absolutnie. Już, jak pachnie? Już polizałem i co? No proszę. No to będzie pana się pan wypieni zaraz. Też można. Ja uważam, że człowiek na siebie zakłada tylko to, co my się zjeść. Jak pachnie? Ładnie. Jak pan będzie rozpana i próbujemy, bo to pan też nie. Znaczy, mężczyzna mówi pachnie ładnie. No to już jest rewelacja, tak? Miłe panie, jak pachnie?
bardzo delikatnie. Czy tym można sprzątać? Może inaczej. Która z pań lubi sprzątać? Ja. A pani lubi sprzątać. Rozumiem, dobrze. Ale tak naprawdę, lubimy sprzątać? Czasem. Czasem. Ja lubię, jak wy sprzątacie, mówię. Aha, tak, jasne. Tylko my nie do końca, prawda? Szanowni Państwo, chodzi o to, żebyście Państwo tego dotknęli, zobaczyli, jaki to jest produkt. Natomiast przerwie, zapraszam do stolika, wystawimy pozostałe produkty. Ale wiesz, co ja powiem? Nie wiem. Bo jeżeli komuś chcieliby coś Państwo szybko się pozbyć tego, to ja mam taką serwetkę specjalną. Tak, mam takie serwetki i Państwo możecie sobie to serwetką, ładnie serwetką usunąć, bo ja w podróży mam serwetkę. O, ja też. Czyżby mamy to same serwetki? Zielony projekt. Wszystko na zielono, tak? No, proszę Państwa, moja marynarka kiedyś wpadła do torbu w czasie konsumpcji. I tymi serwetkami nie musiała marynarki zdejmować, prać, czyścić. One po prostu puściły. O, Eugeniusz już widzę, otworzył. Słuchajcie, wielkie brawa dla tej pani Ricy. Tak, to jest porządek. Proszę Państwa, w wieku 20 lat, a kiedyś miałam 20 lat. Teraz Pani ma? Nie. Nie? No, 21. 21. Teraz co nasze? 27 lat, tak. Proszę sobie dołożyć. Nie, niemożliwe. Firma Amway weszła na rynek polski. Prawda. Butelkę mam do tej pory. Super, no to będzie nam tym łatwiej rozmawiać. Idealnie, dziękuję za pomoc. Ale trafiłam, a przecież nie wiedziałam. Ja też nie. Absolutnie. No. Super, dziękuję bardzo. I teraz mam takie pytanie. Ponieważ mówimy o sprzątaniu i mówimy o filtrze do wody, o odświeżaczu powietrza, o garcarstwie, o garnkach, winy. Też, po prostu ponad 6. Ale proszę Państwa, najciekawsze jest to, że nagle zmienia się sposób w domu u mnie, sposób pielęgnacji twarzy mojej partnerki. Wchodziła rano do łazienki, robiła swoje, wychodziła. Teraz wchodzi do łazienki, czekam aż wyjdzie. Czekam dalej. Teraz musimy zmienić pewną rzecz. Ja wstaję wcześniej, o te 5 minut, ja załatwiam swoją sprawę. Ona wchodzi. Lub nic drugą łazienkę. Tak, już później. I teraz powiem Państwu szczerze, na co genialnie wpadłem. Ja mam zacząć, jak ona normalnie zamiast 15 minut siedzi w tej łazience 40, nie mówi, że jej to przeszkadza, przestała mówić. Tylko mówi, wiesz co, ponieważ ja muszę być więcej w łazience, to ty robisz śniadanie. Dobry sposób, miły panie, co? Dobry. No to ja robię śniadanie. Ale okazało się, że jak ja chcę wstawać wcześniej o te 5 minut, to ona mówi do mnie, wiesz co, zrób coś z oczami, bo ty wyglądasz taki postarzały trochę. Zaraz, to ja dogadę. A daj mi coś na oczy, ona. Masz tam w katalogu. Przyszło. No to wklepuję. A mój kolega mówi, którego znacie, Cezary, mówi, ja też bym chciał wklepać. No to mówi, to wyzwałem o link, to tam się na restaurant sobie to kupuję. Ale do czego zmierzam? Do tego, że pewne nawyki, bo to co ja powiedziałem, warto zmienić. Bo jak w głowie się nie zmieni, to nie zmieni się w życiu, ani w kieszeni. Dokładnie tak. Dlatego to taka zajaweczka. To takie coś, co Państwo dostaliście od nas w prezencie. Może, żeby rozruszać, bo to idzie wiosna, święta, porządki. I jeszcze jedno. Jeszcze i jedno. Teraz mówimy dalej. Słuchajcie. Jeszcze jedno. Ja zadam Państwu pytanie. Kto z Państwa kupuje wodę butelkową? Wszyscy. Dobrze. O właśnie, i to było dobre. Wiecie Państwo, tak, to jest woda butelkowa, którą kupujemy. Ja czasem jak wchodzę do sklepu i widzę w tych wózkach takie ogromne wody, ogromnie dużo tego, to ja zawsze mówię, mam dla Państwa rozwiązanie. A jakie? A ja mam, Szanowni Państwo, domowy system oczyszczania wody, który jest w tym pudełku i który Państwu pokażemy, jak będziecie mieli tylko ochotę, za moment tam na naszym pokazie. Czyli Gerda w przerwie. W przerwie? Bo będzie przerwa, nie przerwa. Przerwa. Po to, żebyście sobie zamówili lunch, to jest dobre, w Jamie Michalika, żebyście Państwo troszkę podręcili Gerdę, to ja wam pokazała wiele rzeczy, odpowiedziała na Wasze pytania, no i dalej to ja nie wiem, czy się może wydarzyć. I dalej, proszę Państwa, to powiem tylko tyle, szczególnie to do pani, gdzie kłaniam się, dziękuję za pomoc.
Ta firma bardzo zmieniła swoje oblicze, bardzo. Wszystko dzisiaj robimy w internecie. Ja takich spotkań nie mam dużo, ponieważ wszystko robię online. Więc powiem Państwu, że dla mnie to jest ogromne przeżycie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do naszego stolika. Box numer tam. 5, tak? Tak, albo 7, bo to dobra cena. 7, bardzo dobrze. Albo 21, tak. To jeszcze lepsze. To ten box tam siedzi i nasz agent z kolegą. I pilnuje. Tak, pilnuje. Także zapraszamy Państwa w przerwie do rozmów, do różnych historii, które tutaj gastronomicznie przygotowaliśmy. Ja chciałem serdecznie podziękować. Ja też dziękuję bardzo. Przekazać słowami się pisanym. Wow. Zaczyna to się tekstem bardzo kontrowersyjnym na dzisiejszy dzień, ale kończy się pięknie. Czasem Marii. Jest na sali Maria? Jest? Nie? Jest Maria na sali? Jest super. Maria. Wobec powyższego, proszę Państwa, jeszcze raz serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I zapraszamy do rozmów. Proszę na mikrofon, tak. Wybłaszczyłam sobie. Tak. Dziękuję. I teraz tak. Mamy godziny 11:30. Co będzie dalej? Oczywiście, że wiemy tu, co będzie na spotkaniu. Teraz będzie przerwa do godziny za 11:15, czyli teraz będzie przerwa do 11:45. W przerwie możemy zamawiać sobie właśnie pyszności. Skorzystamy tutaj z obecności Gerdy, żeby troszeczkę podręczyły Gerdę, a co nam szkodzi, pytaniami i tak dalej, i tak dalej. W przerwie również możemy tutaj sobie uzupełnić wpisy, listę. Możemy sobie nawet książkę z Sławą Miłością pisane, bo jeszcze jest parę egzemplarzy. A po przerwie kolejne niespodzianki. Spotykamy się za 15:12, czyli 11:45. 20 minut przerwy. Na razie dziękuję, do usłyszenia. Spotkamy się po przerwie.